przepraszam, naprawdę przepraszam. Bardzo przepraszam, że pojawiam się jeszcze, kurde, znów, no właśnie. Że pojawiam się po prostu przed tym całym odcinkiem, ale chcę, żebyście po prostu wiedzieli, że jeżeli tutaj dobijecie właśnie 500 łapek do góry, to słuchajcie, ja nagram kolejną część z tego niesamowitego właśnie filmiku. Dzisiaj witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Udzień, dzisiaj jest to kolejny film na moim kanale i ja pieprzę czapki, ściągłem. Arkadiusz! Dziś jestem do polu. Na orce stoję, dokładnie na orce. No. Po poprzednim filmikiem w dwa dni dobiliście ponad 620 łapek, lajków. Dziękuję wam za to bardzo. Więc dzisiaj przychodzę do was, tak jak obiecałem. Przychodzę do was właśnie tak jak obiecałem, właśnie z bardzo mi się wydaje fajnym, ciekawym filmem, ponieważ w tym filmie chciałbym po prostu skejtować moją osobę, mnie i jego dwa pierwsze odcinki na starym kanale. Tak, miałem inny kanał, jeszcze taki pierwszy, 4 czy tam 5 lat temu. Więc moi drodzy, jeżeli wam się ten filmik spodoba, koniecznie pamiętajcie o tym, żeby dać właśnie łapkę do góry. Słuchajcie, mój pierwszy kanał w życiu, jaki miałem, w całym malutkim. W całym moim życiu miałem dwa kanały, słuchajcie. Jeden to jest ten właśnie, na którym widzicie ten materiał, gdzie mam 23 tysiące subskrypcji. A pierwszy był to kanał, który się nazywał Sprzedawca Siana. Sprzedawca Siana. Dobrze usłyszeliście. Wrzuciłem tam kiedyś dwa materiały, tak? Tak, ja dzisiaj nawet naprawdę nie wiecie, jak ja bardzo chcę te dwa materiały zhejtować, ponieważ te materiały były takie żałosne, że no muszę nagrać ten odcinek. Jak myślicie, z czego mogły być te odcinki? Tak, dwa odcinki, moje pierwsze dwa odcinki wrzuciłem na starym kanale, no z czego? Z Minecrafta, tak, były one z Minecrafta. Nagrałem wtedy dwa poradniki na tamten kanał. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć te filmiki, to zapraszam tam na dole, w opisie macie linki. A ja tutaj też po prostu też będę puszczał w tym filmie te, żebyście mogli się śmiać ze mną. Tak, więc pierwszy film na moim pierwszym kanale w życiu, który miałem, na kanale Sprzedawca Siana, po prostu był filmem, w którym pokazywałem ludziom, jak robić po prostu jak robić kilofy, jak robić miecze i w ogóle w Minecrafcie. Po prostu wsłuchajcie się w to, jak ja się w tym materiale przywitałem. Siema, tu Sprzedawca Siana. Nazwa jest trochę śmieszna. Siema, tu Sprzedawca Siana. Nazwa trochę śmieszna. Co do nazwy, chciałbym wam zrobić taką malutką historyjkę co do tamtego w ogóle kanału, bo tamten kanał był zakładany nie przeze mnie, tylko przez mojego kuzyna, który po prostu, on był taki trollowaty, całe życie jest trollowate, jego życie jest trollowate. Więc on mi dał właśnie tam nazwę Sprzedawca Siana. Czujcie bazę, to jest tyle rzeczy. On mi musiał dać Sprzedawca Siana, naprawdę. Dzisiaj wam pokażę, że robić pianki. Trzeba patyczków i kabel stronę. Patyczki dajemy dwie kwiateczki. W ogóle, jak ja to mówiłem, jak ja miałem głos, masakra. Ja byłem wtedy chyba w piątej albo szóstej klasie, już nie pamiętam. Czekajcie, 5 lat temu, to była czwarta, piąta klasa, coś takiego. I w ogóle, ja nie rozumiem, naprawdę, no, chciałem coś nagrać, ale oglądając ten filmik teraz, tak sobie myślę, że ja chyba się czegoś bałem, naprawdę nie wiem czego kompletnie, ponieważ ja tak mówi cicho, taki przestraszony, bierzemy patyczki, dajemy je tak, jakby stąd nadajemy wzdłuż, naprawdę. Nie wiem, to jest jakaś masakra, nie? I mamy kilof. I takim sposobem wyszedł nam kilof. Nie, no ja nie wiem, bo to jest takie żałosne, bo ja wiem, że nie hejtuję nikogo innego, nie? Ja hejtuję mnie i może to jest śmieszne, może nie, ale to naprawdę, bo... Dobra, nie wa, jedziemy dalej. Ale na początku trzeba zrobić patyczki i uczepać drewno. I jak uczepiamy te drewno, to w taki sam sposób dajemy tylko drewnem. A teraz to ja, słuchajcie, wytłumaczyłem naprawdę pięknemu narodowi, jak zrobić, słuchajcie, drewniany kilof i jak zrobić patyki w Minecraft. Więc moi drodzy, słuchajcie, mam nadzieję, że dobrze oglądaliście ten odcinek, no. Więc mam nadzieję, że zrozumieliście, jak zrobić drewniany kilof, bo jak nie, to będę zły. Tak bardzo fajnie wam to wytłumaczyłem. I będę po prostu komentował dalszych po prostu robienia itemków w Minecrafcie, bo to nie ma sensu, bo chyba każdy grający gracz, ale to powiedziałem, każdy, kto gra w Minecrafta, chyba wie, jak zrobić łopatę, kilof i te sprawy, więc nie będę tego komentował, ale skomentujemy sobie, jak już właśnie wyszedłem z mojej pięknej wieży i jak po prostu pokazywałem, do czego służy motyka w Minecrafcie. Naciskamy prawym guzikiem myszki i zrobimy coś.
Do tego musimy mieć wodę i woda to nawadnia. I zasiejemy na przykład coś na tym i to urośnie. Z tego może chleb zrobić, na przykład pszenicę zasiejemy. Słuchajcie, jak ja to powiedziałem, nie? Podchodzi się pod trawę, klikacie na tym po prostu prawym przyciskiem myszki, trymając, słuchajcie, właśnie to coś, co mam w ręku, czyli tą motykę. No i podchodzę tam i wychodzi nam takie coś właśnie. No i koło tego coś musimy dać, takie coś jak jest woda. No i z tego czegoś właśnie nam tam coś właśnie takiego wyrośnie. Nie. To jest naprawdę, to jest chamskie już co do mojej osoby, ale to jest śmieszne, bo najważniejsze po prostu jest to w życiu, żeby chyba mieć dystans do samego siebie, żeby się można po prostu było pośmiać właśnie ze swojej osoby, więc jedziemy dalej. Życzę miłego grania, mam nadzieję, że pomogłam, cześć. Jak ja to w ogóle powiedziałem, życzę wam miłego grania, co ja powiedziałem tam jeszcze raz, życzę wam miłego grania, oglądajcie mnie, cześć! Słuchajcie, i to w ogóle zakończenie, co kliku 3 razy F5, nie wiecie, że mam normalny widok, potem, że widać mojego skina, potem, że widać mojego skina od tyłu i od przodu, ja nie wiem, słuchajcie, po prostu to jest... Dziwne trochę, dziwne, ale ja tutaj za bardzo na tym dworze, tak za bardzo na dworze. Jakbyście właśnie zostawili pod tym filmikiem właśnie łapeczkę do góry, to bym wiedział, że chcecie właśnie takich filmów więcej, ponieważ słuchajcie, ja chciałem zrobić taki filmik mimo wszystko, tak? Chciałem ten filmik wam wrzucić mimo wszystko i wiem, że ten filmik jest krótki mimo wszystko, więc przepraszam was za to, że ten filmik jest naprawdę taki krótki, ale obiecuję wam, że kolejne naprawdę filmiki będą dłuższe. Jeżeli byście chcieli właśnie więcej filmików po prostu z tej serii, że tak powiem, hejtuję moją osobę, koniecznie musicie zostawić właśnie łapkę do góry, cześć, ale zostawcie tutaj teraz właśnie komentarz i napiszcie, słuchajcie, czapka w komentarzu. Ja wiem, że więc łapka do góry, trzymajcie się, subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie, siemanko.